Halo, halo. No i witam wszystkich w kolejnym miejscu, już takim bez tego ładunku emocjonalnego, niesmutne miejsce, takie już przyjazne turystom. Słuchajcie, Niemirów. Sobota, nadal ten sam dzień dla mnie trwa, 16 marca. Zapraszam Was do Niemirowa. Słuchajcie, a propos przyjaznych miejsc dla turystów, to tydzień temu, czyli 9 marca, jeździłem sobie takim odcinkiem między Kuźnicą a Krynkami. Między innymi tego shorta wrzuciłem tam z nomików i spotkałem patrol z Szudziałowa. Patrol mnie rozpoznał, mówi: a to pan od filmów, pan Border Fan. Wie pan, jaki mamy problem przez te pana filmy z turystami? Pamiętajcie, nie pchajcie się do granicy, nie jeździcie po moich śladach. Macie mnie od tego, nie no, żartuję oczywiście. Słuchajcie, dojście poprzednie miejsce tam, gdzie był ten pomnik tych pilotów, którzy zginęli. Mam całe buty w błocie, całusieńkie, także jeżeli lubicie spacery po błocie i po krzakach ze mną w sobotę czy też w niedzielę, tak jak wyrzucam film, zostawcie łapkę, zostawcie suba, będę bardzo wdzięczny. A ostatnio zrobił się taki ruch na kanale, że powiem Wam szczerze, że aż mam tremę, jak do Was mówię. Tylu Was dołączyło do mnie i takie wyświetlenia robią teraz filmy. Bardzo mi miło, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, Niemirów, jestem tutaj. Zapraszam Was na Niemirów, do miejsca, gdzie granica wpada do Bugu albo wchodzi na ląd, jak to woli. Nagrywałem kiedyś w Gnojnie, jak jeszcze tu budowali zaporę. Nie było można podejść tutaj, była taka 200-metrowa strefa. Dzisiaj zapraszam do Niemirowa. Też bardzo fajne, ciekawe miejsce turystycznie. Widzę tutaj miejsce, gdzie wtedy jeździłem, gdzie szedłem sobie tam do słupka. Także zapraszam. Tu jest kilka ciekawostek na granicy, także zapraszam Was serdecznie dzisiaj do Niemirowa. No i słuchajcie, dotarłem na miejsce. Troszeczkę inną perspektywę Wam pokażę, bo droga z cmentarza prowadzi tam, trochę wyżej się kończy, na takim szlabaniku. Tam pełno żołnierzy stało, więc to już tam nie będę im nagrywał, nie będę przy nich gadał. Tak to wygląda tutaj, słuchajcie. Granica lądowa schodzi na rzekę Bug. Tam jest ten słupek kierunkowy, przy którym byłem, pamiętacie, kiedyś nagrywałem w Gnojnie, stałem przy tamtym słupku, teraz mogę już sobie tutaj swobodnie podejść. Zobaczcie, pod jakim kątem zapora nachylona. Ciekawie to wygląda tutaj, słup monitoringu. Oczywiście zapora elektroniczna. Słuchajcie, a propos zapory elektronicznej, to lada dzień na granicy na Bugu rozpocznie się budowa kamer tej zapory elektronicznej na rzece Bug. Nie tylko na rzece Bug, ale przede wszystkim. Także lada chwila rozpoczną się prace. No i ja sobie już nie wyobrażam, jak to będzie. Ci operatorzy tego monitoringu to będą mieli urwanie głowy z turystami, z wędkarzami i tak dalej. No ale postanowiono jednak zbudować te kamery i tak to właśnie będzie wyglądać. Niemirów, granica polsko-białoruska. A w ogóle po drugiej stronie granicy, po stronie białoruskiej, swego czasu stała wieża strażnicza, na której była umiejscowiona kukła, która z daleka sprawiała wrażenie, jakby naprawdę tam stał jakiś żołnierz białoruski. Wieży już nie ma. I taki obelisk pamiątkowy był po białoruskiej stronie. Tam jakieś walki się toczyły w czasach tej wojny ojczyźnianej. Tam taki pomnik, taka tablica z czerwoną gwiazdą tam była po białoruskiej stronie. Ale dzisiaj Wam pokażę taką perspektywę. Tu jest koniec zapory, tej fizycznej bariery. I tak to wygląda w Niemirowie. Bardzo wysoki stan Bugu. Nadal się utrzymuje już tyle tygodni. Tu jest przeprawa promowa nieczynna, także ostrzegam Was, że jest nieczynna nie tylko z powodu wysokiego stanu rzeki Bug, ale tam chyba jest jakiś problem z głębokością tej rzeki, jakiej ona ma normalny stan i niestety nie może sobie pływać prom. Zobaczcie, tu jest ten słupek kierunkowy, przy którym kiedyś byłem. I tak to wygląda obecnie. Dobra, słuchajcie, to ja się zmywam. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli oczywiście lubicie moje wycieczki, to zapraszam Was na kolejne filmy. Zostawcie łapkę, zostawcie suba i udostępniajcie filmy. Będziemy sobie jeździć i zwiedzać. Tu oczywiście też te druty na granicy pasa drogi granicznej, pociągnięte aż do samego Bugu. Dobra, to chyba tyle, słuchajcie. Taka miejscóweczka. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam.
Widzimy się na zielonej. Cześć.